To ja przekazałem... Nie, to nie jest twoja wina. Właśnie nie. Jest moja wina. Nie! Jay, to ja dostarczyłem. Axel sobie dobrze radzi. Ja właśnie widzę, że Axel to ostatnio przychodzi samego siebie. Ale przecież jak go zaczniemy odsuwać, to zacznie coś podejrzewać, stary. A co jakby zagrać... Ale w najbliższym czasie chcielibyśmy mieć naprawdę spokój, jeżeli chodzi o te tereny tutaj i szczególnie o wyspę. Cześć moi drodzy, z tej strony Ospano, czyli ja, po prostu ja moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Życie Gangstera, czyli The Hills moi drodzy, The Hills wzgórza, The Hills moi drodzy, właśnie o to chodzi, 12 tysięcy łapek i kolejny odcinek The Hills już jutro na kanale Ospano moi drodzy, nigdzie indziej, tylko u mnie. Pamiętajcie, że mamy też kanał shoterski z TikTokiem, który gdzieś tam wyruszył moi drodzy, więc dzieje się coraz lepiej, coraz więcej, będziecie mieć nas wszędzie, normalnie wejdę wszędzie gdzie mogę moi drodzy, zajrzę w każdą dziurę, także jestem póki jestem, bo jestem i być będę moi drodzy. Słuchajcie, tak to wygląda, tylko już ze mnie ciśnie bekę moi drodzy, moje powitania są egzotyczne, moje powitania są ekstra, moje powitania zasługują na jakąś super nagrodę i chciałbym ją dostać. Jeżeli wy chcecie dać mi nagrodę moi drodzy, to możecie wpaść na mojego Instagrama i zostawić followa, haha, ale prosta nagroda, nie stać was na to, nie potraficie nawet mi zostawić followa moi drodzy, 100 tysięcy osób mnie ogląda i nie umiecie wbić 1000 obserwujących, żenada moi drodzy. Musimy pokazać, że jestem frajerem, boomerem moi drodzy i że nie mam racji, pokażcie mi, że nie mam racji, ale manipulacja, kurde, to właśnie dlatego jestem na YouTubie moi drodzy, manipuluję waszymi umysłami, tworzę The Hills i mieszam wam w głowach i potem będziemy jeździć bigos. Dobra moi drodzy, chyba dzisiaj wjechała kawa po prostu. Przepraszam, odkleiłem się. Ale ja już pomijając te odkleje, moi drodzy, to ekipa się tu zbiera. Pamiętajcie, że etui w sklepie dalej jest. The Hill, super etui, nanotechnologia, moi drodzy. Bum, jesteście nieśmiertelni. Także wszystko na sklepie Ospano, kupujcie etui, wpadajcie na socjale. Bawcie się dobrze na dzisiejszym odcinku, bo o to właśnie chodzi, żebyście dobrze bawili. A ja zajmuję dwa miejsca dla niepełnosprawnych, bo ta odkleja na to zasługuje, moi drodzy. Dobrze, zaczynamy. Wszyscy? Dla siebie masz. Wszyscy. Mam. Witam szanownego przyjaciela Makarona. No hejka. Jak tam? Fajnie wyjść tak z klatki? No w końcu mogę zobaczyć słońce. No to na chwilę, bo zaraz ci je zgasimy jak będzie trzeba. Dobra, koleżko ty mój drogi. Jeszcze kogoś brakuje, gdzie jest mój brat? Nie wiem. Ja w ogóle nie wiedziałem, że twój... Dobra, puść go. No, jak się czujesz? Lepiej? Nie wiem, głowa mnie boli. No to dobrze. Dobra, słuchajcie. Dobranoc, maleńka. Sprawa ma się tak, chłopaki, że ugramy ty. Zagramy to zupełnie inaczej. Wykorzystamy, że mamy tego śmiecia, bo on tak się nie da namówić na razie na nic. No chyba, że poczuje, że będzie ściśnięty. Dlatego mój kochany braciszek, który jak zwykle się spóźnia, zaraz tu przyjedzie i wtajemniczę was w szczegóły. Gdzie on jest, cholera? Widział, kto się już je? Słyszę jakieś auta, więc... Pewnie jedzie. No. Słychać go, moi drodzy, jak jedzie. Mi się wydaje, że to jadą dwa samochody. Co siedzi, no? No. No w końcu. Cześć. Z kim przyjechałeś? Ze swoimi ludźmi. To bardzo dobrze. Dobra, to słuchaj, braciszku. Ten kolega tutaj, to jest pan Makaron. A tak całkiem szczerze, to jest głowa makaroniarzy w tym mieście. O. I jest na naszych łaskach w tym momencie. I w sumie chciałeś się przydać, co? Chciałbyś coś sensownego zrobić i pokazać tych swoich opryszków, że też coś potrafią. No to będziesz miał swoje pole do manewru pod moim czujnym okiem. Originalsi, ale możemy rozegrać to bardziej psychologicznie. Ja wiem, że nie masz dużo ludzi, ale to wystarczy, żeby zagrać, więc okay. nie możemy dać im całego terytorium. Więc mam taki pewien pomysł. A z tego, co ostatnio ustaliliśmy z moim szanownym kolegą Salvadorem, 3/4 swojego zaopatrzenia jakby mają drogą morską. Jak się okazało, dlatego byli tak nieuchwytni, dlatego tyle tego mieli. Bo są te... Tam przy plaży macie ten wjazd taki do tych kanałów. No wiem, wiem. No i oni sobie tym kanałem po prostu wszystko przerzucali łódeczkami grzecznie, ładnie. I nikt na to nie zwracał uwagi, a straż przybrzeżną mieli opłaconą. W momencie,
Jakby utrafili całe panowanie nad Wyspą Qin, no to wtedy chłopaki zostają bez uzbrojenia. Tak się składa, że jakbyśmy ich odcięli od Wyspy Qin, to zostają jakby w takim małym kotle, co nie? Od północy mm-hmm. mają Koreańczyków i nas w zasadzie, The Originals, a od południa mieliby ciebie, Ushia, byś razem ze swoją chmarą przejął całe Wyspy Qin. Dobra. Ale bylibyście lennikiem The Originals, że jest to jasne. Czyli my, wy sobie tam wpadacie, ale my chcemy prowadzić tam Blue Jazz na naszych zasadach i dzielimy się zyskami 60-50 dla nas. 60-50? Tak jest. 60-40. To był twój minus w szkole. No widzisz, ale jakby my jesteśmy pomysłodawcami, a ty będziesz mógł sobie tam działać i budować też swoje imię w tym mieście ponownie. Ale jakby jesteś naszym lennikiem i mamy pełen dostęp do tego, co tam robisz. Dobra, a co w wypadku, jeżeli będę chciał się bardziej rozrastać? To cię zabije. A co, jeżeli ci się nie uda? Uda mi się. I jedyną osobą, po pierwsze, w tym gronie, którą jak już to mogę słuchać, to jesteś ty, Dwayne, a nie twoje pieski, popychadła. Jak zadecyduję, żebyś się słuchał moich piesków, to będziesz się moich piesków słuchał. No jakoś ty aktualnie ich słuchasz bardziej. Jeszcze chcesz coś powiedzieć, czy chcesz wrócić do klatki? A może tym razem ja cię wrzucę do klatki. Tak? Jesteś pewien? No nie wiem, no... Idiotyczne jest takie gadanie. Twój kolega ma 5 sekund dosłownie. Nie celuj. 3 sekundy. Nie ma sensu. Czyli rozumiem, że się zgadzasz. Zgadzam się na współpracę z tobą. Także teraz tak. Ushia, wjedziesz w południowe Wyspy Qin od strony plaży, przejmiesz sobie całe, zrobisz tam zamieszanie, zrzucisz makaroniarzy na siebie. Wtedy my, Originals, wyczekamy dobry moment, jak się przerzucą i wpakujemy się w ich główny teren z naszym kolegą w rękach. I zrobimy tak. Dobra. Puścimy go ponownie, damy mu łaskę, powiemy, słuchaj, straciliście całą plażę od południa, damy wam ostatnią szansę. Wtedy zostawimy ich w kotle, bo nie rozwalimy ich, tam jest za duża struktura, żeby zrobić jakieś masowe wybicie, to nie o to chodzi, bo wtedy to będzie tak jak wiecie, jak w getcie, nie? Będą walczyć o przetrwanie, my tego nie chcemy. Chcemy po prostu odciąć ich wpływy i ograniczyć ich struktury. A czemu od razu ich nie zniszczyć całościowo? No bo się nie da tego zrobić. O to chodzi. To jest dzielnica, która od 70 lat jest włoską dzielnicą w tym mieście. Jak ty chcesz zmienić strukturę? Nie da się. To są ludzie, tam mieszkają, są przyzwyczajeni, tam żyją pokoleniami. Po prostu trzeba ich przycisnąć i zmusić ich do życia w innym miejscu, tak? Czyli po prostu zostaną na tej marynie, w której są, bez wespuczy, które niedawno odzyskali i będą się tam kutasić, a my będziemy ich odcinać od wszelkiego dobra. Ty będziesz czuwał, żeby drogą morską będziemy z drugiej strony trzymać i zrobimy im mały kocioł, zajdziemy ich od północy. Są dwie dzielnice, które są stosunkowo małe i można się fajnie dogadać. Więc fajnie by było, że jak ty byś w tym momencie, jak my ogarniemy tą sprawę, trzeba umocnić cały Hałyk i Burton na całej jak długości ostatnie. Tam. Dobra. Tam umocnimy, będziemy czuwać. Żeby nie zachęcać Koreańców i nikogo innego, ale za to, że Kamza wyszedł, to z Kamzą przerzucimy młodziaków na północny zachód. Dobra. I ty nam też tym pomożesz. Przejmujemy Rockford. To miał być moja Będzie propozycja. Jasny komunikat. Jeżeli ktoś wjeżdża na Rockford, to wjeżdża na nas teren i będziemy szaleć do każdego. Nikt nie ma prawa już handlować na Rockfordzie w momencie, jak my się wbijemy. Wysyłamy tak wszystkich. Nasze opaki stoją jak przy każdej większej ulicy i po prostu tylko czekałem. Zobaczycie jakiegoś handlarza czy coś, ucina ci jaja, nie? Chyba, że ma widzę. Dlatego to jest Kamza szansa dla ciebie i się wykażesz. Ty będziesz prowadził akcję na Rockford. A ty, Jay, będziesz trzymał wszystko w ryzach, żeby nas nie zaskoczyli. Jak ostatnio, dobra. No, więc Jay pomoże ci Kamza dobrać ludzi, się na tym skupimy, a ty, Ushia, będziesz moim wysłannikiem na południu pod innym szyldem i będziesz... Dopóki nie domkniemy klamry na górze, a jak zamkniemy jej w kotle od samej góry, że nie będą mieli ucieczki, to wtedy myślę, że Koreańcy też troszeczkę zbastują, bo będą się czuli, że są otoczeni i będą raczej nas szukać sojusznika, bo jakby mieli z nami walczyć, to dostaną na dwa fronty, nie? A od południa są tylko Albańczycy, a z tego co wiemy, z Albańczykami nie robi się interesów, bo skubią na mak. Który śmieć? Ty jesteś śmieciem. Nie wyrażaj tego, moi ludzie. To są moi ludzie. Wyrażaj się z szacunkiem. Dobra, tylko niech nie grzebią mi przy jebanym aucie, dobra? Bo ja zaraz pogrzebię przy jego loczkach. Pogrzeb ze w dupie. Żebym ci nie pogrzebał bronią w dupie. Ale go zgnoił, moi drodzy. Ale go zgnoił. Kamza, kurde, bił się w punkt. Dobra, panowie, mamy poważną rzecz do zrobienia. Już ja za ile będziesz gotowy? O, moja głowa. Wieczór. Kolego, będzie dobrze? Czupu do makaronu. Dobra, to wszystko wiemy. Kamza, chodź. Kamza z headshotem, weźcie tego i z Jayem i go przygotujcie.
na spotkanie z kolegami, a ja zostanę z Salsą. Dobra, do usłyszenia. No, panie, wszystko jasne. Czy ja, nie zawiedź mnie. Nigdy. Chodź, Salsa. Będziesz potrzebny. Do czego? Słyszałem o twoim zadaniu dla QuickJ'a. No. Co robił? Headshot? W sensie? Teraz. Przy tym aucie. A, wkładał coś, można powiedzieć, do, pod blachę bagażnika? No co wkładał? Pewnie jakiś podsłuch. Szyncylu. Na kogo zlecenie? Na pewno nie na moje. To po co to robi? No bo ja wiem. A Jay o tym wie? Nie wiem, nie pytałem się, że ja nie gadałem z nim o tym w ogóle. Nie kryję się z tym. Przy mnie w aucie też przy tym robił, ale nic nie znalazłem. Okej, okay, a bawiłeś się moim urządzonkiem do wykrywania takich rzeczy, czy nie? A masz się tu? No. To zobacz. No to zobaczymy. Daj mi chwilkę. Wiecie, o co chodzi, moi drodzy, z tą całą akcją. Już pomijając teraz headshota, mi tam Salsa sprawdzi, ale chcę zagrać tak, że my sobie, patrzcie, teraz się włącza mapa, moi drodzy, i od północy są wolne dzielnice. My sobie je przejmiemy przez Rockford, ale zarazem Salvador tam jest we Spuczci, ta dzielnica Wagosów. Salvador też w nią wleci i makaroniarzom zostanie tylko ta jedna dzielnica we Spuczci. I wtedy będą ściśnięci z każdej strony, a my, moi drodzy, to wykorzystamy do wywierania presji, więc ograniczymy ich z ruchami. Tamten gościu nie będzie mógł ściągnąć towaru. Liczę na to właśnie, że jak oni będą próbować ściągnąć towar i oni nie są świadomi, że my wiemy o tych kanałach, to wtedy jak ten towar przepłynie, to my sobie go przejmiemy. My tam się w tych kanałach pochowamy i zrobimy, moi drodzy, przechwycenie sprzętu makaroniarzy. Weźmiemy to. Może jak będzie dostawa ludzi czy coś, to też to ogarniemy. I rozegramy to po mistrzowsku. Dowalimy makaroniarzy tak, że będą nas błagać i będą zamiast brać już spoza innych terenów, to będą naszymi lennikami, będą od nas brać towar. Będą brać od nas wszystko, żeby tylko przeżyć. Więc sobie ich tak ogramy, że nawet nie będzie konieczne ich potem wsysanie, żeby tam zająć ich dzielnicę i narzucając nasze normy, bo to będzie w miarę niemożliwe, bo to już jest w ogóle inna kultura i inny tok myślenia, ale możemy sprawić tak, żeby oni byli zależni od nas i jakby z każdym ruchem będą musieli z nami gadać. Będziemy tak jakby władać ich terenem bez konkretnej ingerencji w ich wewnętrzne sprawy, ale będą musieli, no, wykonywać nasze rozkazy. Tak jak kiedyś w zasadzie robiło Cesarstwo Rzymskie, co nie? Że oni wchłaniali te inne kraje, te plemiona, to wszystkie i te plemiona na przykład musiały dla nich walczyć, co nie? A jeżeli się nie stosowali, no to wtedy Cesarstwo Rzymskie robiło swoje rzeczy. Więc troszeczkę powtórzymy ten proces taki trochę imperialny, bo to jest imperializm, jakby nie patrzeć, aczkolwiek no, w trochę bardziej łagodnej formie. Wiecie, są czasy nowożytne, moi drodzy, więc nie będziemy przecież palić im wiosek, co nie? To nie o to chodzi. Jak tam? Na razie nic nie mam, a gdzie on ci grzebał? No, gdzieś przy oponach. A, to tutaj zmienia kolej rzeczy. Ona tylko łatwiej wsadzić coś. Kurde, jak chcesz... to się wygląda. No, wygląda naprawdę mocno, V12, przemocny silnik. Jeszcze jak go teraz sobie pomalowałeś, nie? I tapicerę zmieniłeś, Boże. Cudownie to wygląda. Podoba mi się coś takiego. Jak to wygląda fajnie, patrzcie, moi drodzy. Naprawdę ten samochód pięknie wygląda. Jeszcze to są te... Wszystko jest takie bardzo detaliczne, nie? Ja wiem, że wam też się podoba, dlatego pomalowałem to w taki sposób, jaki mnie prosiliście, bo wiem, że chcecie, żebym tym jeździł, no. Ale ja to rozwalę. Prędzej czy później. No i co? Poczekaj, bo coś mi tu zaczyna pikać w tym nadkolu. No to sprawdzaj, co to jest. Możliwe, że... Czekaj, tylko to wyrwę. Inteligencie, jak muszę wziąć śrubokręt. Jeżeli to będzie podsłuch, to trzeba dzisiaj wziąć headshota na przesłanie. Oj, trzeba będzie. To jakby było od zderzaka, od odpinania zderzaka śrubka. Poczekaj, sobie wezmę jakiś śrubokręt, odkręcę i zobaczę. Dobra. Ale jaja. Może mamy jeszcze jakiś konflikt wewnętrzny, o którym nie wiem. Może ktoś został zwerbowany przez Axela. Ja muszę na tym zacząć czuwać, żeby się nie dać, moi drodzy, pakować w jakieś niezłe gówno, nie? No i co tam, Salsa? Jezus, czytam numerki do mojej apy. Mhm. Zobaczymy, jaki to jest w ogóle sprzęcik. Zostawiłeś silnik włączony? Tak. Łatwiej wyszukiwać, muszę mieć podpięte do gniazda, żeby wiesz, żeby wyszukiwać to w danych miejscach, także musi być odpalone, ale teraz to mam. Niezłe cacko miał. Fajny ten posłuch. Czyli posłuch. No. Ale co on chciał w nadkolu posłać? W silniku? W silniku, w nadkolu, w czymś, nie wiem. Cóż, to było ogólnie wkręcone w taki, no ten, miejsce na śrubkę do wykręcania zderzaka. Ale dlaczego headshot, stary? Nie wiem. Może go od razu przytrzymamy, co? Wiesz co? Możemy, nie? Są tu kamery? Jest. Zobacz co. Ale mogę zgrać na chwilę, nie? Niech tu przyjedzie jeszcze raz. Okej, okay, dwoje niego. Dobra, widzowie. Nie wiem, o co chodzi z tym headshotem, ale jeżeli on mi daje podsłuchy, to sobie zaraz wybadamy sytuację. Podjedź jeszcze na chwilę. Mamy do ciebie z Dwayne'em
fajną, owocną sprawę. Taki słodycz dla siebie mały, no. Dawaj szybko. Ciekawe. Mnie też to w sumie interesuje trochę, dlaczego akurat on. Trzeba to dobrze rozegrać, trzeba go przycisnąć. No, ewentualnie to musiał być on, to mógł być w tym aucie już, no nie? Nie, to był on. Tak? Tak, widziałem. Okej, dobra, no to... No, wyjdzie na jaw na pewno, no już. Jak się bardzo złościsz, to na pewno wyjdzie. Przestraszysz się. Co, z tym Jacobem ktoś coś wie? Nie ma w ogóle kontaktu z nim. Co jest cholera z tym Jacobem? Stary, szczerze nie wiem, mówiłem ci, że on trochę się dziwnie zachowuje, co nie? A może jest w chacie? No nie wiem, szczerze, no... Dobra, załatwimy to z headshotem i tam podjedziemy. Dobra, no spokojnie. Kurde, niepokoi mnie to, cholera. Nie chcę, żeby coś mi się stało, ale w sumie, wiecie co, ostatnio, moi drodzy, przecież on taki przybity był, a my w sumie z nim nie pogadaliśmy. Po tej całej akcji to ja nawet nim nie zamieniłem słowa, jego przywiózł ten gang unit, którego zaniedbałem. Myślicie, że to przez to, widzowie, że jest to zaniedbany? Kurde, myślałem, że on ma jakiś twardy charakter. Nie, no to niemożliwe, żeby on się gorzej czuł przez to. Ale w sumie nie wiadomo, co mu tam zrobił ten gang unit. Oby ten Hetro miał dobre wytłumaczenie, stary. Ty, Dwayne, on chociaż ma samochód, żeby tu przyjechać? Chyba mu ostatnio utopiłem. Tak. No, ale chyba nie dlatego by mi podkładał pluskwy, nie? Nie wiem. A może cię zadłościł, bo to już drugi chyba jego. Stary, bo my musimy chyba odkupić tą brykę. No, zobaczymy, czy odkupimy, jak się nie wyjaśni. No dobra. Dobra, nie wiem. Wezmę na radio jakiegoś drynny jeszcze raz. Halo, Hetro, ty masz czym podjechać chociaż? Tutaj idziesz. A stary, to że tutaj idzie, jak gdzie on jest? Bardzo dobre info. Gdzie jesteś, stary? Przy planie filmowym to już niedaleko. Na głównym wejściu. Dobra, no. On mogę serio podjechać. Idzie tu z buta? Tak, z buta, jest przy planie filmowym. Chcę to zobaczyć. Nie, moi drodzy, jak on idzie z buta, to ja chcę to zobaczyć. Myślicie, że serio, że idzie z buta, widzowie? Nie, no, stary, no way. Nie, on idzie serio. Tutaj koło sygnalizacji świetlnej, to jest on? Czy mi się ty wydaje? Jest on, stary, no. No. Ja pierdzielę. Ale jaja. Że bez kitu idzie. Ale pokorny chłopak. Dziwi mnie to, że coś takiego zrobił. No właśnie nie rozumiem, czy on co zrobił. Dobra, to chwilę potrwa, zanim on tu wejdzie. No jesteś, ile można czekać? Wiesz, no, raczej byłoby szybciej. Gdyby? Nie, pewna sytuacja. Gdyby pewna sytuacja, co? No właśnie, no już jak gadamy o sytuacjach, Headshot, to zanim dojdziemy do tej przykrej sytuacji z twoim samochodem, ja też muszę o czymś chyba wiedzieć. Co to za grzebanie przy samochodach? W sensie przy jego? No na przykład. No mu się bagażnik nie domykał. Headshot, co robiłeś przy tym samochodzie? No mówię ci, że bagażnik mu się nie domykał. Tylko po to schyliłeś się nad jego samochodem, gdzie nazwał cię, jak cię nazwał. Jak mnie nazwał? Co, jaja robisz? Czy sam się do niego przybrałeś o to? A ty przecież Kamza się do niego przybrał. Headshot, co robisz przy jego samochodzie? No mówię, że domykałem mu bagażnik, musiałem zatrzask tam. Czy ty chcesz dostać drugą kulkę w głowie? No nie. Headshot, co robisz przy jego samochodzie? No mówię ci, że musiałem domknąć bagażnik, bo mnie to denerwowało. Dobra, a tutaj? Co tutaj? Prawe nad kole, przednie, prawe nad kole. Nic nie robiłem. Dobra, pokaż to salsa. Pójdź sobie tu na telefonik, tu masz taki w ogóle wygląd tego, widzisz? Wygląd i ID tego masz i numer seryjny, a to się nazywa podsłuch. Kumasz? No, kumam. No i nie co? Widziałeś nigdy czegoś takiego? No niezbyt. Co ja tu miałem? W sensie, no o co wam chodzi? O co wy mnie podejrzewacie? Widziałem ostatnio, jak żyjesz przy moim samochodzie, przed chwilą zrobiłeś to przy samochodzie z Ale ja ci tylko mówiłem auto, no. Czy ty naprawdę jesteś taki głupi? Czy mi się tylko wydaje? Ale o co ty mnie podejrzewasz? A poczekaj, zadzwonię do Uszy i zobaczę, czy przy bagażniku nie ma czegoś ciekawego. Co ty na to? Na co dzwoń. A? No co dzwoń. Kurde, widzowie, ten Headshot chyba jest głupszy niż myślałem. Halo? Os? Lepiej, żebyś nie kłamał, Headshot, bo my nie robimy sobie teraz żartów. Podjedź, no. Jesteś szczery ze mną? To jest sprawa odnośnie tego gościa, który wiesz, przyłożył ci coś do bagaża. Nie zastrzeliśmy, co się no... Jesteś pewien? Już raz strzeliłem ci w ten pusty łeb. No i miałem nadzieję, że to jest ostatni. No ja też miałem taką nadzieję, ale nagle nie dajesz mi powodu i czuję, że mnie lekceważysz. Więc nie lekceważyć, no po prostu ty mnie podejrzewasz o to, że ja ci podsłuch jakiś... Nie wiem, ale znalazłem podsłuch w swoim samochodzie, Headshot. Znalazłem go, rozumiesz? No rozumiem. Już jedzie, zaraz będzie jak coś. Już jest. No, już jest. Znaczy nie. Dobra, dawaj szansę, sprawdzaj to. A sprawdzacie, czy coś podłożył? No, u mnie znaleźliśmy. No, chciałem zajechać i sam sprawdzić, no ale... Już sprawdzimy. Dzięki.
Oj, headshot, headshot, kurde. Niedobrze. Wiesz, nie bierz tego do siebie, że Dwayne, że ci wyzywam ludzi, ale chcę zadbać też o to, żeby mieli respekt do mnie w jakimś stopniu, bo wyzywasz mnie. No szczególnie chcesz powiedzieć, no tak, a kim jesteś? Nie tak, rozumiem. No właśnie. No i jak ja mam cię wzywać? Daj mi go tu, daj mi go tu. Ludzi. Daj mi. No. Co jest, Salsa? 3, 2, 1. Jesteś wolny. Nic nie znalazłem. O. Czysty jest? Czysty. To zaraz, cholera, skąd ten podsłuch u mnie? Ktoś wsadził inny. Fajerwerek. A trochę był to za dobry podsłuch na niego. Wybacz, headshot, ale jesteśmy w takich czasach, gdzie jak ty sobie zachodzisz pod auto, robisz dziwne rzeczy, to potem mogą być z tego głupie konsekwencje. Na przyszłość nie zachodź nikomu samochodu, stary, nie rób takich rzeczy. Dobra, ale już się bałem, że mi drugi raz w kole strzelił. No, było bardzo blisko. No. A już ci strzelił? No. No, przeżył. Świetnego Marcelo. No, to akurat miał farta. Albo on jest Terminatorem. Miał szczęście. W ogóle to nie no, jak chcesz następnym razem sobie zobaczyć samochód, popatrzeć, to powiedz, nie? Nawet cię nie przywiozę. Ta, ale bez bagażnik ci się nie domykał, musiałem ci do bagażu. Nie, to wystarczy powiedzieć, bo ja też jestem człowiekiem, normalnie. A, nie domykać. Mówisz i zaakceptuję to, a tak to myślałem, że mi coś podłożyłeś, że coś grzebiesz i... Dobra, ale w takim razie ja dalej miałem pluskę przed samochodem. Kto mi mógł ją podłożyć? No bo ja wiem, stary. Macie jakieś domysły, opaki? A te gang unit, co tam jeździł u was? To swoją drogą, ale bardziej mi chodzi, że to musiał być też ktoś wewnętrzny. Ja mało gdzie zostawiam auto, więc takie pytanie do was, jak już tu gadamy. Czy a ktoś budził wasze podejrzenia ostatnio? Z chłopaków od nas, czy nie? A, od was. No... Coś powinienem wiedzieć? Nie wiem, stary, szczerze, no ja tam... A kto byłby u was najbardziej skłonny do zdrady? To jest dobre pytanie. Były jakieś sytuacje zdrady u was? Właśnie, chyba niczym mi nie wiadomo, może wy o czymś wiecie. Nie, ja kompletnie nie. Jakby też mało przebywam akurat, wiesz, przy wokół chłopaków i tak dalej, nie? Jakbyście coś zauważyli, dajcie mi znaka. Okej, Hetred? Tak. Oczywiście. Nie zachodź mi tego samochodu. Bardzo cię proszę. Jasne. A my się widzimy wieczorem. Tak, tak, do zobaczenia. Ja idę kontynuować. Dobra. To ja mam na nogach bracet teraz? No, podrzuci się. No, jedzę już ją. Albo coszę mieć, no jest coszę. Ja mam podsłuch, stary. No, masz podsłuch, teraz ja go mam w ręce, ale już nie działa. Tylko kto? Szczerze nie wiem, ale musimy się dowiedzieć. No, ktoś musi mącić albo u nas, albo po prostu podszedł i skręcił ci coś. Dobra, słuchaj. No? Ustalimy to, ale teraz chcemy zobaczyć co z Jacobem. Pewnie, dobra. Jedziemy pod jego chatę. Tak, dobra, jadę za tobą. Kurde, widzowie, no ta sytuacja jest bardzo podejrzana, czyli ja podejrzewam, że ten podsłuch jest od Axela, moi drodzy. Całkiem szczerze, no headshot wyglądał na wiarygodnego, jakby do niego to w ogóle nie docierało, co się dzieje. Było to absurdalne, dla mnie też to jest absurdalne, że ktoś z moich ludzi mnie podsłuchuje, ale raczej jest to robota Axela. Dlatego fajnie, że wybadaliśmy headshota przy takim w miarę stresowym momencie. No rzeczywiście, tam rzeczywiście poprawiał klapę, a to, że ja go widziałem, że grzebie przy moim aucie, to nie znaczy, że coś mi podłożył, więc... No, ktoś to wykorzystał może wiedział, że taka następstwo będzie. Ja wiem, że to był Axel, moi drodzy. Nie miał gościu wyjścia, jest teraz na łasce tych wszystkich ludzi syndykatu. Także zobaczymy, a jeszcze musimy teraz upewnić się co z tym Jacobem, nie? My tu śmieszkujemy, ale kurde, Jacoba nie ma kontaktu, nie wiem, no wejdziemy mu do chaty. Może coś się stało, ja też z Ewką nie gadałem kilka dni, moi drodzy, może coś... Kurde, może się coś stało tam w domu. Dobra, jadę tam. Nie, no jest auto Jacoba, co jest? Ale auto Ewki nie mam. To czemu jego auto jest otwarte? Nie wiem, wyjmij broń, Salsa. Czekaj, gaszę moje, żeby mi się nikt nie... Nie, no jest okej. Okay. Zobaczę, czy pali. Zobacz. Nie zgaszone było. Dobra, chodź, wejdziemy ogródkiem. Chodź, chodź. Dobra, widzowie, dobrze, że tu mieszkałem, to wiem jak tu wejść. Może coś jest nie tak, stary. Kontaktowałeś z Sawką kiedykolwiek ostatnio? No właśnie, a ty kiedy z nią się widziałeś? O Jezus, z miesiąc temu, więcej. A co ty gadasz? Prawie w ogóle się z nią nie widzę. Ty. Widziałem go na górze, chodź, chodź, chodź. Dobra, otwarte. Sprawdzaj, sprawdzaj. Wiem, że jest na górze, ale musimy sprawdzić dom. Na dole jest git? Salsa. Czysto. A tu gabinet jeszcze jest. A tu też. A teraz ostrożnie, bo nie wiem, czy ktoś za nim nie stał. Sprawdź te pokoje tu na prawo, szybko. Ludzie są leżący na ziemi. Widzę. Iść tam na prawo. Ja tu trzymam, widzowie. Sto?
Ten na lewo jeszcze sprawdź, tam. Na lewo, na lewo, na lewo. Koniec, czysto. No to nic. Tu jest. Czekaj, jest prawdę, tak? Ura, mam. Nie wytrzymam. Wchodzisz. O kurde. Jacob, co jest ty? Jacob, odłóż tą broń. Stary, odłóż broń, proszę cię, weź. Co ty, stary, robisz, Jacob. Stary, daj tą broń, daj ją, nie, no. Nie, daj, Jacob, daj tą broń. Wszystko w porządku? Jacob, odłóż ten pistolet, Jacob! Zostaw! Nie, o ty go zostaw, odłóż go! Spokojnie, nie chcemy ci nic zrobić! Jacob, co jest z tobą? Weź się w garść! Jacob... Tyle was nie było! Co sobie myślisz? Co robisz, człowieku? Coś ty sobie zrobił? I czemu paczka Blue Jazz leżała na ziemi? Jacob, spokojnie, stary! Odłóż ją. Połóż tą broń. Daj mi tą broń. Daj ją, nie szarp się, daj ją. Dobrze. Stary, on jest porobiony. Bardzo, zacznę go... Po co tu przychodzicie? Usiądź, Jacob, na spokojnie. Schowaj tą broń salsa już. Patrz, stary, my też chowamy. Coś ty ze sobą zrobił. Czemu mi odbierasz telefonu? To takie śmieszne? To nic śmieszne. Nie jest śmieszne. To takie śmieszne! Spokojnie. Dla ciebie. Jesteśmy z tobą, zawsze byliśmy. Zawsze ci pomagaliśmy, więc pomożemy ci nawet teraz. Powiedz nam, co się dzieje. Kurde, on jest załamany, widzowie. Pomimo... Zobacz, nawet... Dobra, poczekaj, Stasa, poczekaj. Jacob, jest wszystko okej? Okay? Nie no, kurwa. Tak sobie siedzę w domu, wiesz? Takie normalne. Powiesz mi, co się stało? Jak myślisz? Myślisz, że co? Że pogłaskali mnie tam z tym gang unitem, tak? Tak myślałem, widzowie. Szósty dzień nie śpię, rozumiesz to? Już, spokojnie, stary, jesteśmy tu z tobą. Salsa, chodź tu. Niech ktoś tu przyjedzie. Rozumiesz to? Pojedź po kogoś. Rozumiesz? Cały dzień zapi***dalam. Nie mam swojego życia. Stary, ja jakby nie umiem się postawić w twojej sytuacji, ale rozumiem, że wyrządzili ci straszną krzywdę tam. I może powinienem do ciebie jakoś podejść, zagadać, jakby to powinien być mój priorytet, a troszeczkę cię zlałem. Nie będę tego tłumaczył tym, wiesz, tym całymi z wydarzeniami, ale kurde, no, zawaliłem, stary. Jest mi przykro, ale też chcę ci pomóc. Okej. Chodzi o to, jesteśmy u ciebie. Dobrze wiesz, że są tu dzieciaki. Ewka tu też mieszka. Nie chciałbym, żeby... nie ma. Trzeci dzień. Jest w delegacji z Quick Security. Ale dzieciaki też zaraz wrócą, Ewka wrócą. Chcesz, żeby cię oglądali w takim stanie, stary? Nie. No. Więc spokojnie, słuchaj. Czego potrzebujesz teraz? Powiedz mi. Spokoju. No to spokoju dostaniesz. Słuchaj, jesteśmy tu z tobą, twoje przyjaciele. Nic ci nie grozi. No już, spokojnie, Jacob. Przynieś coś do picia. Już idę. No. Przynieś headshot, proszę. Gang Unit już jest załatwiony. Już ich nie ma. Oni tu nie przyjadą. Jesteś u siebie w domu. Nie ma. Spokojnie, Jacob. Słuchaj, powiesz mi, co ci zrobili? Zawieszali mnie na... na łańcuchach i oblewali zimną wodą. Kazali mi wszystko powiedzieć o tobie. Wszystko. Zamykali mnie w klatce. Ale nie zwykłej klatce. Kazali mi jeść ziemię. Ziemię, rozumiesz to? Jacob. Rozbijali szkło. Kazali mi je połykać. Skurde. Nie są ludzie. Dobra, słuchaj, Jacob. Jesteś już u siebie. Nic ci nie grozi. A te skurczybyki za to zapłacą. Czy jesteś w stanie mi powiedzieć, który to zrobił, jak wyglądał? Oj, tylko daj mi trochę czasu, proszę. Muszę wiedzieć, kto ci to zrobił, Jacob, teraz. Bo jeżeli mi nie powiesz, kogoś spotka, to jeszcze kogoś z naszych chłopaków. A tego byśmy naprawdę nie chcieli. Jak on wyglądał? O, no jeden z nich miał taką samą fryzurę jak ty. Bardzo podobny. A drugi był taki... miał zaczesane włosy do tyłu i sobie nie wyróżniał się niczym szczególnym, no. Dobra. Oboje byli biali. Headshot, wiesz, co masz robić, masz mi ich znaleźć. Jak będziesz wiedział, gdzie są, się komunikujesz. Jasne. Ruszaj. Dobra, słuchaj, Jacob. Ewka powinna wrócić do 2 dni, stary. Nie, ty sobie odpoczniesz, jak będziesz gotowy, to do nas wrócisz. Słuchaj, wyślemy ci tu chłopaków, będą ci pomagać. I odpocznij sobie, stary. Potrzebujesz czegoś od nas? Nie. Lekarza cię ci załatwimy. Przyjedź do ciebie, cię opatrzy. Ten, którego znasz, Squeaka. Zadzwoń po niego, Salsa.
Dobra. Niech tu przyjedzie, niech się nie zaopiekuje. Panowie, jesteście moją jedyną rodziną. Spokojnie, jedyną. Jakub. Proszę. Nie zostawiamy cię, nie będziesz sam. Musisz odpocząć, stary. Dlaczego mielibyśmy? Ale w pierwszej kolejności, Jacob, to kładź się do łóżka, my tu zostaniemy, zaraz przyjdzie lekarz, zamkniesz oczy i położysz się spać, okej? Okay? My tu jesteśmy, jesteś bezpieczny. Wyśpij się. No to kładź się już. Okay. My będziemy za drzwiami, słyszysz? No, zaraz tu przyjadą nasze chłopaki i będą cię pilnować. Okay? Nikt ci nie wejdzie do domu, a jak wejdzie, to zostanie po głowie. A tamtymi się nie przejmuj, oni już są po drugiej stronie. No. Nie ma sprawy. Zadzwoń, za ile będzie ten medyk? Wiesz co, zadzwonię? Ja wiem, do 5 minut max powinni być. Może Sara tu przyjedzie do niego. No dobra, niech ona tu wpadnie i niech wpadnie jeszcze jakiś chłopak, plus ten lekarz i niech po prostu dadzą mu to, co potrzebują, nie? Nie, nie mów Ewce, że jest taka akcja, żeby się nie martwiła i... No i przeczekamy to w takim razie. Niech chłopak się ogarnie, gorzej jak nie... No nie, no dobra, nawet nie gadam teraz na temat. O, cześć. Dobry. O, jesteś dobra? Wiesz co, jestem w pokoju, czekaj, zobaczę czy nie śpi, czy nie zasypia. Hej Sara, podjedź do domu... Czekaj. Ewki aktualnego. Dobra, to wiesz co, to może to poczekamy, chyba zasypia, chodź. No, hejcia. To poczekasz, to i tak nie ma na razie roboty w Quicku, nie? No, ty, ja tak ciekaw się, co mu się stało. Nie ma Gang unit go trzymał. To było. Aj, czyli debrecha no, weszło. No, gorzej, stary, złamali go. Albo byli blisko. Fizycznie i psychicznie, czy tylko psychicznie? To i to. Ojojo. No nie to wiadomo, może być czy ciężko. Też nie zaćpał porządnie. Blue Jazz robi swoje też, więc... No. Pewno, no, czyli też musi obczytać. Rozsądź się wygodnie. Dobra. Czujesz się jak u siebie. Przyjadą tu jeszcze dwie osoby ci do pomocy. Jak się obudzi, dawaj znaka, czy wszystko okej, okay, nie? Bo my nie możemy zostać, mamy do zrobienia kilka rzeczy. No, obstawiam co, skoro ich dopadł. Samo dokładnie. Niego. Dobra. W kontakcie. Kurde, widzowie, przerąbane. Właśnie to jest to. Niby służby porządkowe, a zobaczcie, traktują jeszcze gorzej niż my czasami traktujemy. Ale no, Jacob już jest w dobrych rękach, znaleźliśmy go. No zobaczcie, tu Blue Jazz też jest wysypany. Cholera. Mam nadzieję, że Jacob wróci do sił, moi drodzy, bo ja go bardzo potrzebuję, a tutaj chłopak no jest złamany totalnie. Mam nadzieję, że nic nie wygadał. Nikomu. Jak Hetro będzie wiedział coś o tych... Ja gadam sam do siebie, Sals. A, tu jest Salsa. Mów. Jak Headshot będzie miał namiar, to się zbierzemy i odprawimy chłopaków. Ogarniemy temat. Jakby nie pozwolę na to, żeby on teraz tak płakał, a tamci żyli życiem i pieniędzmi. Także... Nie ma szans. Ten. I szykujcie się na wieczór, nie? Wieczór już nadchodzi, więc będzie trzeba działać. Pewnie. Jasne. Stara też tu zaraz przyjedzie i jeden chłopak dobra, się będzie pilnował dom, także... Niech Jacob ma z nim kontakt. Niech zamknął dom i ten, żeby się nie czuł. Pewnie. Patrzcie, moi drodzy, tam jakiś remont trwa w tamtej chacie, dobrze. Która się tam paliła, ale my już tam nie mieszkamy. Ale dobra, to fajnie, że ci nasi ludzie finalnie przyjadą, Jacoba im pomogą. Medyk też tam jest, będzie nad nim czuwał, więc zostawiamy go z opieką. Cholera, ten gang unit zasrany, moi drodzy. No trudno. O, tu ze mnie dzwoni, co jest? Halo, szefie? O, Fossa, dobrze cię słyszysz. Tutaj Fossa. List przyszedł, szefie, do sądu ciebie wołają. On sobie jaja robi, moi drodzy. Że możesz teraz. Na firmę? Teraz nagle chcę to robić. Gdzie do firmy? Tam, do biura? Do biura, no do biura. No dobra, Fossa, takie... już jadę. Dobra. Ja pierdzielę ten Fossa, moi drodzy, to jest taki debil, ale ja go tak lubię. Kurde, czajcie, że zadzwonił teraz tym listem, za który ja już sprawę zaraz będę miał w sądzie, jak wszystko pójdzie po myśli policji. Czemu on mi go nie dostarczył wcześniej? Ja pierdzielę, ale może się teraz obtrę i ktoś mi powiedział, co nie? Że jestem zły czy coś, albo się dowiedziałem. Ale jajca. Ale jaja, dobra, jadę tam, moi drodzy. Muszę to szybko sprawdzić, zanim mam jeszcze tą chwilkę. Ja pierdzielę. Dawno tu nie byłem, moi drodzy. O kurde, broń mam w łapie jeszcze. No, dawno mnie tu nie było. Stęskniłem się. No, cześć, wow. Fossa. No siemano, szefie. Słuchaj, jest sprawa, nie? Nie wiem o co chodzi, ale... No. Nie wiem, co ty, szefie, rozbrajałeś, ale jest wezwanie do sądu. Zaraz ma urzędu przyjechać. Jakie wezwanie do sądu? Czemu? No, wezwanie do sądu, jakaś kara finansowa i... Zajpiszę tak. Dwayne Hill. Sprzeczał się i został wezwany do sądu przez prokuratora. Ty mi nic, Fossa, ale to powiedz mi szczerze, czy ty odbierałeś jakiś list ostatnio, czy coś? Wszystkie listy są w biurze. Czy on to odebrał, moi drodzy, nawet nie wie, co się stało. Ja pierdzielę, Fossa. O, dzień dobry, pan urzędasie. Dzień dobry. Mogę czymś pomóc?
Byłem wzywany poprzez pana pracownika, ponieważ dostałem taką informację, że dokument nie trafił na określony czas i na określone miejsce. Wszystko się zgadza, może pan wyjść. Tak, coś tu mam jeszcze kopię dla pana. Mm. Jakby pan mógł mi tutaj podpisać, że przyjął Proszę. Pan. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Nie mam osadzi, szefie. Nie, nie podpisywałeś szef, ostatnio żadnego listu, Fosa? Tak szczerze? Ja? No. Jakieś zlecenia były, podpisywałem jakieś zlecenia. No to następnym razem patrz, co podpisujesz, bo przez ciebie głąbie mamy sprawę w sądzie. Przeze mnie? Podpisałeś się, z którego miałeś nie podpisywać. No. Przyznaj się, czytałeś wszystko, co podpisujesz? No jakiś ten, jakiś, była jakaś ta. No, no właśnie, no nie czytałeś. Praca na 300 Fosa... tysięcy było i no, to tyle. No właśnie, więc Fosa, następny raz zanim coś podpiszesz, to zadzwoń do mnie, okej? Okay? Tak jak zrobiłeś to teraz. No dobrze, szefie, no. Ale to... No, no, dobra, lecę, cześć. Muszę zapłacić? Nie stać się. Ja pieprzę, moi drodzy, dostaliśmy wezwanie do sądu. Rzeczywiście sprawa z tym całym zamieszaniem trafiła do sądu. No, nie wiem, jak się to wszystko potoczy, abym nie został zawieszony w tym wszystkim rzeczywiście. Ale Kolombo! Dobra, jadę sądujcowy. Ja Lamborghini! Na razie, Fosa. Na razie, milioner. Na razie, milioner. Dobrze, uwielbiam tego gościa, ale urwałby mi łeb. Ja pierwszy, moi drodzy. Sprawa w sądzie. Za takie gówno. Ja pierwszy, no tego potrzebowałem teraz. Ewka, jak wróci się dowie o tej sprawie w sądzie, to mnie zabije. Naprawdę, ja się już bardziej boję Ewki, niż się boję tego całego prokuratora i tej całej rozprawy. Ja, czas się ogarniać do tej akcji, cholera. Teraz mamy niby spokój tego gankinitu, ale ja muszę się teraz... Dawno nie działałem z chłopakami, nie? Idę się ubrać i przygotować. Czas Lambo jeszcze schować, bo ostatnio nim jeżdżę i panoszę się. Szkoda auta, moi drodzy. To auto powinno być gdzieś garażowane, ja nie powinienem nim jeździć. Dlatego będę musiał to auto gdzieś schować, a nie jeździć nim cały czas. Dobra, za ile oni będą? Gdzie jest ten latynos cały zasrany? Nie wiem nawet. Z jakimi my ludzi współpracujemy, ci powiem. No mieli przywieźć, Salsa miał przywieźć tego. Tego Włocha całego. Zaraz będzie tam u szyja działał, nie? A słyszałem coś od Headshota, czy coś Jacobowi zrobili. Ta, świnie. Ten gang unit cały, zasyrany. Nie wiem, kiedy zapłaciliście niby. Jakbym wiedział wcześniej, że takie coś mu wywinęli aż tak, to... Tylko nie wiadomo kto. Może to są inni, wiesz? No gang unitów dużo nie ma, no to... Dobra, gdzie są nasze chłopaki, żeby przyjechali? No może dzwoń, bo chyba tutaj musiałbym się wstać, tak? Wchodzę na radio. Chłopaki, gdzie jesteście? Czekamy na was. Salsa, Headshot. No, przyjeżdżacie tu do nas i przywozicie... Mam informację o tym gang unicie. Dobra, dajcie znać Oshi, że musi jeszcze chwilę poczekać. Co jest grane? Gdzie oni są? To są... Są aktualnie na sklepie za Pacyfikiem, tam gdzie mi strzeliłeś w głowę. Konkretne info. Na pewno tam są? Obserwujesz ich? Tak, byłem tam przed chwilą. Mają przerwę. Dobra, to powiedzcie mojemu bratu i powiedzcie Salsie, żeby się szupaki ogarniali i ustawiali. A ja to załatwię z Kamzą. Chodź, Kamzą. No ja ich obserwuję. Jedziemy do ciebie, Headshot. Bądź na łączach. Dobra, widzowie. Kieruj, panie. Czyli jednak namierzyliśmy gagatków. Słuchajcie. Ja muszę dać jasny przekaz moim chłopakom, że nikt nie będzie ich krzywdził i to nie żaden gang unit czy inne sprawy. Gang unit mógł to załatwić zupełnie inaczej. Mógł nam dać jakieś informacje o tym, że można się dogadać kwestią z pieniędzmi, ale jak nie chcieli brać pieniędzy wcześniej i zrobili taki syf, no to też muszą zapłacić za to karę, nie? Więc rozliczymy się z gang unitem, a ewentualnie potem jeszcze będziemy ich szantażować, że to nie my i że wiszą nam kasę. Za tamte wcześniejsze działania. Jakoś to ugryziemy, ale najpierw chodźmy to sprawdzić. Ja mam teka, załaduj stary broń. No już czeka, od rana. No i nie rób nic, dopóki nie powiem, dobra? Jasne, szybko. Headshot, jak tam? Stałem sobie przy radiowozie. My jesteśmy już niedaleko, wyjeżdżamy z naszej dzielnicy. Skręcamy w tamte rejony, więc obserwuj ich, dawaj nam znaka, co jest 5. Nie przerwę mają, więc chyba im się nigdy nie wybiera, co? Ale to oni są przy sklepie, tak? Jak przy sklepie są. Dobra, widzowie. Zaraz tam będziemy. Jesteśmy zaraz. Dosłownie skręcamy w uliczkę. Na mój znak, okej? Okay? To musi być tak głośno, nie możemy gdzieś za rogu wsiąść. Stary, to jest ulica. Prowadź wodzu. Przyjrzyj się im.
Gdzie jesteś, Atrzod? Stoję obok. Kurde, to są oni, moi drodzy, a to chyba są ci, z którymi my gadaliśmy. Cholera, zasrane psy. Ty stoisz naprzeciwko, tak? Tak. Dobra. Jedna kwestia. Czy ktoś jeszcze jest tam w środku, czy oni są we dwójkę? Chyba są we dwójkę. Mogę ich sprawdzić do sklepu. Weź do sklepu i daj nam znać. Mandacik zaraz będzie za przejście nie do gryza, a nie na tych masach białych. Jesteśmy w Ameryce, stary. Tutaj wchodzisz na własną odpowiedzialność. Headshot. No jest czysto. Dobra, odsuń się. Odsuń się. Robimy kółko i dojeżdżamy. Dobra, ładuj broń. Będziemy walić z lewej, stary. Dobra, widzowie, czas wyrównać rachunki. Na pewniaka. Wal, stary, całe magazyny, okej? Okay? Gotowy? 3, 4, jazda, teraz! Headshot! Tak. Widzisz, jak leżą? Tak, chyba oboje nie żyją. Możesz to potwierdzić? Chwilę tutaj postoję, pokręcę się i zobaczymy. Dobra. My spadamy. Zwołajcie resztę chłopaków tam w umówione miejsce. Szykujemy się. Niech Oshia też tam będzie. Jedziemy. Tylko zmienimy auto. Dobra robota. Fajnie wróci, co? Tylko mogliśmy ten radio wziąć. Podobał mi się. Ja przestań. Jesteście już? Halo, jesteście już? Kurde, nie odpowiadają mi na radio. A jakąś niunię sobie wyrwałeś? Co? No dziunię, no, to samotne życie spędzisz. Mhm. O, jaki romantyk z ciebie. O, to była dobra kandydatka. No to bierz się. Tylko najpierw zrobimy robotę. No to szybko, bo ucieknie. Dobra, mówiliśmy się z nimi pod molo, nie? No pod tym molo nikogo nie ma. Chyba, że tutaj pod molo. O, nieważne. Ubierz coś na mordę. Przyda ci się. Czekamy na już jej, moi drodzy. Powinien się lada momentu pojawić. Halo, panowie, czekamy, gdzie jesteście? Ktoś biegnie. Tylko się przebrałem i przybiegłem do was. Poważnie biegasz przez całe miasto w taki ubrany? Nie, no, kominiarkę miałem zdjętą. A kamizelkę? No, miałem założoną, ale nikt nie widział. Ja pierwszy. Gdzie reszta? No, jak gdzieś mi utopił auto, to... O, jadam. Dobra, headshot, ja pierwszy, ale ty jesteś nieogarem. Dobra, już są. Dobre wejście się liczy. Dobra, nie za dużo tych samochodów. A już i ja! No. Jesteście gotowi? Tak. A gdzie ten... O, dobra, bierzemy go. Weźcie go! Kamza, bierz go. Jeszcze więcej ludzi jest przygotowanych już na pozycjach tam, do po prostu szybkiego wjazdu. Dobra, no to myślę, że możecie zaczynać. Jazda. Dobra. Dobra, wsiadamy do fury.